witamy serdecznie. To jest czwartkowe spotkanie z Cafe Silesia i Radiem Parada. Dominika Grzelak. Maciek Piotrowski. Witamy Śląski i Adam Agiza. Dzień dobry. Witam was, kochani, w Łodzi. Mamy nadzieję, że już wszyscy słuchacze są nastrojeni na odpowiednich falach, bo sporo dziś będziemy mieli bajkowych tematów, słyszałem. Zgadza się. Tydzień temu rozmawialiśmy o najsłynniejszej ulicy w Łodzi. I o Alei Gwiazd. Tak, i o Alei Gwiazd. Aha. I Nina wtedy powiedziała, że Łódź to magiczne i niezwykłe miasto i się okazuje, że Łódź jest również bajkowa. Mamy Łódź bajkową. Szlak Łodzi bajkowej polega na tym, że mamy rozmieszczone postacie ze znanych polskich bajek w różnych miejscach miasta. To projekt, w ramach którego został właśnie stworzony szlak turystyczny. I po naszym mieście można poruszać się właśnie śladami małych pomników przedstawiających postaci z seriali dla dzieci i filmów. Aha. Te bajki i filmy zostały właśnie stworzone przez studio małych form. Ale słuchaj, jakbyś nie wiedział, gdzie szukać na przykład misia Uszaka. No właśnie, słuchajcie, gdzie? Jakie to bajki? Jakie to postaci? Jak kochałem Muminki swego czasu, ale wiem, że to są gdzieś tam klimaty skandynawskie. Natomiast co się działo w Łodzi? Jakie postacie można spotkać u was? Nasz ulubieniec jest, Maćku? Jest, misiu Uszatek. Ma klapnięte łóżko. Klapnięte łóżko, tak, pamiętam to. A wiesz dlaczego? Bo spał zawsze na tym uchu, tak? Tak, ona jest. A które to łóżko? Lewe, strzelam, uwaga, lewe. Lewe, ale nie tylko misiu Uszatek. Drugi w kolejności pojawił się pingwin, Pikpok. A tego nie znam. Nie znasz go, Pikpoka? Nie znam Pikpoka, ale chętnie poznam i wpadnę do was do Łodzi, jeżeli na kawę zaprosicie. Urwała tam na północy czy południu, no i pływał i miał różnego rodzaju przygody. Jest też oczywiście kultowy Bonifacy i Filemon. No, Filemona to uwielbiałem, to była taka bajka wczesnego dzieciństwa. Ja podejrzewam, że nasze roczniki pamiętają jak przez mgłę, ale warto do niej wrócić. U nas w TVS-ie staramy się te bajki przypominać. Aha, i tutaj mała ciekawostka, bo kot Bonifacy stoi obok kłębka wełny. I to jest odwrotna sytuacja niż w bajce, bo tak naprawdę to Filemon bawił się tym kłębkiem. A tamten leżał na piecu ciągle. Dokładnie tak. Mamy zaczarowany łówek i jeszcze jest plastuś, prócz plastusia trzy misie, wróbelek ćwirek i ostatnio w maju pojawił się Maurycy i Hawranek, ale jeden z naszych słuchaczy, co bardzo często do nas dzwoni, powiedział, że jest oburzony, bo to jest dwóch chłopców i oni się dotykają. A nie, to jest bardzo kontrowersyjnie, podobnie jak z Bolkiem i Lolkiem i co tam robiła Tola, ale nie drążmy tego tematu, bo robi się niebezpiecznie, prawda? Aha. W następnych latach powstaną jeszcze inne pomniki i oprócz kasztaniaków, kogo jeszcze mamy w planach, Maćku? Kasztaniaki, mordziaki, przygody, misia. Polar Gola. O właśnie, on ciągle płakał z tego co pamiętam. No poleciał w kosmos. A jak odnaleźć te wszystkie pomniki? To jest prosta sprawa, czy jednak trzeba się wysilić i trochę godzin zarezerwować? Wiesz co, na przykład jak będziesz chciał skorzystać z komunikacji miejskiej, kupując bilet jednorazowy, odwracasz i tam widzisz. Trzy misie, musisz się udać do Centralnego Muzeum Włókiennictwa. Aha, czyli prosta sprawa i mogę spędzić miło czas z dziećmi, czy też ze znajomymi, spoglądając na te wszystkie postaci, które gdzieś tam z tyłu głowy mam i pamiętam z bajek. Słuchajcie, fajnie się tam bawicie w tej Łodzi. No szczególnie, że mamy postacie bajkowe. Szkoda, że nie ruchamy, bo można byłoby z nimi porozmawiać, przeżyć jakąś przygodę. Ale zawsze można się przywitać. Słuchajcie, no nigdy nie może być tak, żeby wszystko dostać jak na dłoni. Trzeba troszeczkę sobie wyobrazić, no bo w końcu teatr wyobraźni to fantastyczna sprawa, więc życzę waszym słuchaczom, a naszym widzom, żeby tej wyobraźni nie zabrakło, prawda? Dzięki i życzymy tego samego. Miłego dnia, pozdrowienia z południa, pozdrowienia ze Śląska. Dominika Grzelak, Maciej Piotrowski i Adam Giza prosto ze Śląska. Pozdrawiamy. Słuchajcie, drodzy państwo, dzieje się taka fuzja medialna, tu Łódź, tam Śląsk, wszystko, jedna wielka rodzina, wszystko wokół bajek zgromadzone. Proponuję, żebyśmy zagrali, a państwo przemyślcie, czy warto do Łodzi wybrać się, żeby zobaczyć chociażby misia Uszatka. Piękny pomnik, fajna to sprawa na spędzenie miłego popołudnia chociażby z naszymi milusińskimi.